Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem zaprezentować dwie książki Stanisława Lema. Jedną, właściwie o Stanisławie Lemie. Stanisław Lem, Diabeł i arcydzieło. Książka jest bardzo różna od jego twórczości science fiction, ponieważ jest to świat widziany oczami Stanisława Lema. Jego wizje przyszłości, z których wiele stało się już rzeczywistością. Autor swobodnie żongluje wiedzą na różne tematy, a ma przede wszystkim wyjątkowe poczucie humoru. W jakim kierunku pójdzie ludzkość? Może w tej książce jest odpowiedź. Ostatnim rozdziałem książki jest 10 życzeń na nowe tysiąclecie. Pozwolę sobie zacytować. Pierwsze życzenie. Żeby każdy miał na głowie za uchem guzik, którego naciśnięcie sprawia nastanie wspaniałej pogody, aż po granicę widnokręgu. Niestety, jeśli dwie osoby przebywające w tej samej okolicy będą miały odmienne poglądy o tym, jaka powinna być wspaniała pogoda, może to powodować niepowtarzalne skutki, na przykład w postaci trąby powietrznej. Myślę, że już takie guziki mamy za uchem. To jest nasze egoistyczne ja. Każdy z nas chce co innego, coraz więcej, a trąby powietrzne szaleją. I jeszcze piąte życzenie. Żeby było można kochać się, żenić, wychodzić za mąż, rozwodzić się, a wszystko to wirtualnie. Nieodzowny będzie przy tym łatwy dostęp do wyłącznika wirtualności. No to już się chyba dokonało. A druga publikacja jest Wojciecha Orlińskiego. Lem. Życie nie z tej ziemi. Książka, jak tytuł wskazuje, mówi o życiu autora Stanisława Lema. Oczywiście jest w niej wiele ciekawostek. Jak Lem przeżył Holokaust, no bo był Żydem. Czy kiedykolwiek flirtował z komunistami. Jak nauczył się biegle czytać i pisać po angielsku, ponieważ nigdy nie mówił dobrze w tym języku. Czy współpracował z opozycją demokratyczną? No i kiedy próbował narkotyków? I jakie były tego skutki? To jest książka o człowieku z krwi i kości, z duszą, z myślami, z jego prozaicznym życiem. Przypadek Lema jest interesujący, bo pisarz ciągle doświadczał na własnej skórze tego, że w PRL, choćby się było człowiekiem odnoszącym sukcesy zawodowe, czyli na przykład autorem popularnych wśród wydawców i czytelników w kraju i za granicą, w gruncie rzeczy niewiele się z tych sukcesów po prostu miało. Nawet jeśli spełnił się amerykański sen o domku i samochodzie, to domek był katastrofą budowlaną, a samochód NRD-owskim Ersatzwagenem. Proza życia. Zapraszam do czytania. Dziękuję.